Dobry wieczór Państwu. Anglicy się cieszą. Angielska prasa komplementuje zespół Kevina Keegana. Oto, co napisały dzisiejsze wydania angielskich gazet. Sunday Sports, Scholes superstrzelec, hat-trick Rudego, który znalazł dziury w polskiej obronie. Sunday People, pojawił się Sir Paul, tytuł szlachecki dla Scholesa. Trzy bramki Scholesa sprawiły, że stał się rycerzem, o którym musi pamiętać Kevin Keegan. Sunday Mirror, zachwyty Keegana dla bohatera hat-tricku w zamian łzy dla Polaków. Sunday Express, Keegan jest wdzięczny Scholesowi, ale mówi, że dłużej niż 4 mecze nie będzie prowadził drużyny angielskiej. Na zgrupowaniu w Świerklańcu jest polska reprezentacja i mimo zmęczenia byli tak mili, że zgodzili się być gośćmi Sportowej Niedzieli. Witam serdecznie, dobry wieczór Janusza Wójcika, a także kapitana naszej reprezentacji Jerzego Brzęczka i Tomasza Iwana. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Powiedzcie, jak się czujecie, czy już odreagowaliście po Wembley? Mają zacząć zawodnicy? Bardzo proszę, panie trenerze. Ja myślę, że najważniejsze jest to, aby zawodnicy psychicznie doszli do siebie, nie tylko po samym meczu, po oczywiście no, niestety przegranym dla nas, ale również i po podróży, po trudnym czasie dla nas, jaki mieliśmy. Praktycznie w Świerklańcu wylądowaliśmy dopiero po godzinie 4 nad ranem. Dlaczego tak późno? Dlatego, że tak długo lecieliśmy, niestety dłuższa odprawa. Liczyliśmy się z tym, że będzie załatwione wszystko w ten sposób, że prosto praktycznie z płyty wyjedziemy do obiektu, w którym przebywamy w tej chwili. Troszeczkę się to wszystko poprzedłużało, w związku z tym tak późny przyjazd. Jerzy Brzęczek, czy już odpoczęliście po tym spotkaniu? Ja myślę, że na pewno trudno powiedzieć, że już odpoczęliśmy po tym spotkaniu. Tak jak trener wspomniał, męcząca podróż, ale dzisiejszy dzień mieliśmy dosyć dużo czasu na wypoczynek, odnowa biologiczna, wieczorny trening, rozruch w zasadzie. Tak więc po prostu no, dzisiejsza noc, sen i od dnia jutrzejszego zaczynamy przygotowania do meczu ze Szwecją. Rozdział Wembley zamknięty, ale może na chwilę jeszcze wróćmy do tego rozdziału. Czy oglądaliście spotkanie i swój występ na Wembley, czy analizowaliście ten występ, Jurku? Może popatrzmy na bramki, poprosimy ciebie o opinię. Zdaje się, że nie słyszysz, tak? Dzisiaj krótką mieliśmy odprawę, jak również analizowaliśmy w szczególności bramki, jakie straciliśmy. I w zasadzie, no, szczerze mówiąc, w dwóch momentach były to prezenty z naszej strony. Pomimo tego, że przed meczem uczulaliśmy się nawzajem na sytuację, później straciliśmy bramki. W jakiś sposób, no, ja myślę, dla nas to nauczka i przede wszystkim musimy wyciągnąć wnioski, żeby takich błędów nie popełnić w meczu środowym. Panie trenerze, nie brak pytań, dlaczego zagraliśmy tak defensywnym składem, aż 6 obrońcami? Czy coś by pan zmienił w ustawieniu drużyny pomny tej nauki z Wembley? Ja myślę, że jednak należałoby wrócić do tego momentu, do tego jednego momentu, który tutaj wszyscy widzieliśmy. No, na takich spotkaniach o punkty, przy tak dużej presji, myślę, że nie powinny się zdarzać takie błędy wytrawnemu sędziemu. To w dużym stopniu miało wpływ na mecz, na wynik tego spotkania. To była bramka na 2-0. Scholes strzelił po prostu wyraźnie ręką. Zresztą wszyscy Anglicy na ten temat w ten sposób to komentowali. Wracając do pytania. Trudno inaczej zagrać przeciwko Anglii. My popełniliśmy błędy właśnie w defensywie, gdzie wydawałoby się, że to powinno być naszą najmocniejszą formacją. Tak. Było kilku przynajmniej zawodników takich, którzy doskonale się czują na tych pozycjach. Okazało się, że dwie pierwsze bramki, pierwsza bramka, jak widzieliśmy, przypadkowa, odbita piłka od ratującego sytuację. Zieliński próbował ratować ślizgiem, odbiła się ona od nóg Jacka Bąka i przypadkowo trafiła pod nogi Scholesa, który dziubnął dosłownie piłkę przed wychodzącym z bramki Adamem Matyskiem. A druga bramka widzieliśmy. No, dobra akcja Anglików po prawej stronie. Tam błąd naszych zawodników Ratajczyka i Siadaczki. Ale ewidentnie piłka zagrana ręką. Marian Dziurowicz, opuszczając stadion Wembley, zwrócił się do kibiców. No, macie takiego trenera, jakiego wybraliście. Reprezentacja miała wszystko zapewnione, a spotkanie z Anglikami bezsprzecznie powinna wygrać. Co pan na to? Ja mogę potwierdzić jedno, że na pewno bardzo wiele ze strony organizacyjnej zostało uczynione.
pewne niedociągnięcia były. Natomiast, Iwan, o wyborze, jeżeli kibice chcieli faktycznie mnie, to ja jestem przede wszystkim tym usatysfakcjonowany i drużyna wspólnie razem ze mną będzie robiła wszystko, aby usatysfakcjonować przede wszystkim właśnie tą szeroką rzeszę kibiców, tych między innymi, co przyjechali i tak wspaniale nas dopingowali na Wembley. Jeszcze raz przede wszystkim dziękuję za przyjazd, za wspaniałą atmosferę. Naprawdę była tak miła, tak sympatyczna, że aż w pewnych momentach wzruszająca. Czy po takim meczu jak na Wembley, kiedy wracacie, spotkaliście się bez trenera, sami z sobą porozmawiać, wytknąć błędy, nie wiem, pogadać szczerze, bo to chyba ważne. Ważna jest atmosfera, jakieś nastawienie psychiczne i w sumie jak najszybciej zapomnienie o tym, co się zdarzyło. Oczywiście rozmawialiśmy przede wszystkim na temat bramek, jakie straciliśmy i na temat błędów, jakie popełniliśmy w ustawieniu. I przede wszystkim musimy zdecydowanie poprawić naszą asekurację i przemieszczenie się, jeżeli chodzi o ustawienie linii obrony i linii pomocy i jeżeli chodzi o asekurację. Bo przede wszystkim te błędy spowodowały, że straciliśmy bramki. Pomimo tego, że przed meczem praktycznie i trenerzy, i jak również my zawodnicy na podstawie obserwacji wideo wiedzieliśmy, z jakich stron możemy spodziewać się zagrożenia. I właśnie to, na co najbardziej byliśmy uczuleni, z tym Anglicy nas zaskoczyli i zdobyli bramki. Panie trenerze, jeszcze do pana pytania, bo tutaj całe mnóstwo telefonów oczywiście i pytań od telewidzów. Ja wiem, że to już przeszłość. Ale takie no, ku rozwadze czy zastanowieniu, dlaczego tak późno wszedł Juskowiak? Dlaczego nie wystawił pan Michalskiego od samego początku? Wojtek Lubański, gdy zaczynaliśmy transmisję, powiedział, nieważne kto gra, ważne jak gra. To oczywiście jest po części odpowiedź, ale po to się spotykamy, żeby podyskutować i porozmawiać. No, mając 23 zawodników, tych, których powołałem, oczywiście oprócz tego jeszcze przynajmniej kilku innych, którzy też mogli się znaleźć w tej grupie, zwłaszcza po meczach przegranych zawsze jest wiele pytań i zapytań, dlaczego akurat może zagrał ten, a nie inny na określonych pozycjach. Tak jak mówiłem na wstępie, zagraliśmy w defensywnym ustawieniu, ale takim, który ewentualnie miałby przynosić również sytuacje pod bramką przeciwnika. Te sytuacje były. Jedną z nich wykorzystaliśmy. Ja myślę, że po prostu zawodnicy, ci, którzy wyszli na boisko, nie wykorzystali w pełni wszystkich tych umiejętności, które posiadają. Nie zagrali na swoim normalnym poziomie. Gdybyśmy zagrali naprawdę tak, jak graliśmy do tej pory inne spotkania, o których tutaj wspominał trener szwedzki, ja myślę, że ten wynik mógłby być inny. Naprawdę w tej chwili mowa o tym, czy powinien grać Michalski, dlaczego Juskowiak to już tak nie ma późno. To w tej chwili już jest praktycznie po temacie. Gdy Włodek Szaranowicz kończył studio po meczu na Wembley, powiedział rzecz, która myślę, że bardzo cię ucieszy. Janusz Wójcik dźwignął niesłychanie w górę polską piłkę nożną. Do tego, żeby rzeczywiście ona w górze była, muszą dołączyć piłkarze. Tego wam życzę i na to liczymy, Tomek, Jurek i koledzy. Przepraszam bardzo, ale mamy zakłócenia, nie zrozumieliśmy. Poprosimy o powtórzenie pytania. Mówię, że Włodek Szaranowicz, kończąc wczoraj studio po Wembley, powiedział rzecz pod waszym adresem i Janusza Wójcika. Powiedział, że Janusz Wójcik zrobił wszystko, by wynieść polski futbol jak najwyżej po tych latach kryzysu i jakichś upokorzeń. Teraz do tego, żeby on na tej górze rzeczywiście istniał, potrzeba, by dołączyli się piłkarze. Tego wam życzę i na to liczymy. Teraz było słychać. Jakieś są zakłócenia, ale mniej więcej wiemy, o co chodzi. Ja dziękuję Włodkowi Szaranowiczowi. To fakt. Wygraliśmy sporo spotkań z najrozmaitszymi przeciwnikami. Czekają nas kolejne mecze. Ja myślę, że tą pozycję, o którą walczymy, będziemy chcieli w dalszym ciągu poprawiać. Jest na to szansa. Przed nami kolejny mecz na własnym boisku. Trzeba tą szansę wykorzystać. Panowie, serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że mimo tak późnej pory, mimo zmęczenia, myślami jesteście przy Szwedach, znaleźliście czas na spotkanie z telewidzami programu pierwszego Telewizji Polskiej. Nie zakłócamy zgrupowania w Świerklańcu. Serdecznie dziękuję, panie trenerze, że zezwolił pan na wizytę kamer i ekipy Telewizji Polskiej. Dziękuję i trzymajcie się. Trzymamy za was. Dziękuję bardzo.